zawsze się zastanawiałem nad fenomenem ruchu, co w tych wielkich hajdukach tkwi. Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Panie Eugeniuszu, jak miło Pana widzieć. Kurczę, dawno żeśmy się nie widzieli. Witam serdecznie. Szanowanie. Jak zdrówko? O, dziękuję. Coraz lepszy. No ten ruch jeszcze Panu dodał chyba takiej energii, co? To jest coś nieprawdopodobnego. To było wydarzenie w wielkich czasach i no nie mam słów uznania dla tego zespołu, który awansował trzeci aż do pierwszej ekstraklasy. No a do Pana też szacunek, bo Pan był zawsze z tym ruchem. W trzeciej lidze wielokrotnie Pan występował też w naszych kulisach, to namacalny dowód, że był Pan z tym klubem. Bardzo, ale gdzieś Pan kiedyś, dawno, dawno, w trzeciej lidze, ja mówiłem, że oni mają wyższą kulturę gry. Może to było za wielkie słowo, ale powiedziałem, że wejdą do ekstraklasy. Nie wiem, czy Pan to ma nagrane. 3 lata temu, jak ruch grał. Znajdziemy i przytoczymy. No jak Pan znalazł, to bardzo proszę. No powolutku wracamy i organizacyjnie, i punktowo, i styl gry. Sam sposób grania jest bardzo fajny, bo chłopcy grają do przodu, grają ofensywnie i to mi się bardzo podoba. Tak jak kiedyś ruch grał za dawnych czasów. A dzisiaj życzę udanej zabawy, bo macie co świętować i też fajne spotkanie, nie? Ja się zastanawiam nad czym, dlaczego to spotkanie jest, ale to jest 90 lat temu ruch zdobył po raz pierwszy mistrzostwo kraju. To było w 1933 roku, a teraz mamy 23, nie? Także to jest taka jakaś okoliczność dodana, ale na temat tego ruchu w tej chwili synowaną połowa tego stadionu płakał z radości, nie? Tak. No. Jak nie? Ale ludzie się ciągle pytają w internecie, a co to, gdzie jestem, gdzie są kulisy? Dzisiaj będą, tak. Jest piątek, bo tu też... A ja sam ciekawy szukałem tyle razy już, no. Nie, to teraz jak Pan wróci z imprezy, to spokojnie można sobie włączyć komputer, sam telefon i odpalić i delektować się chwilą. Z tego miejsca też polecam ten materiał, bo łza popłynie mnie w wielu momentach. Pan się też przyczynił do tego, że nie dla Was... Ja to tylko nagrałem i miałem zaszczyt to nagrać, więc dla mnie to jest zaszczyt. Ale w wielu innych meczach to jest taki doping był i ludzi Pan przedstawiał, którzy tam bardzo mocno dopingowali ten ruch i to wszystko robiło atmosferę, nie? No cieszę się, że ta społeczność tak zjednoczona popchała tą naszą wielką niebieską erkę do właśnie ekstraklasy, czyli tam, gdzie jej miejsce. I to jeszcze nie dociera, jeszcze nie dociera. Docierać, musi dotrzeć. Bo teraz bym walczyć u tego 15 tytułu mistrza, ale to spokojnie, spokojnie, nie? Dowierzacie w to? Minął już prawie tydzień, a... Nie. To idzie, nie? Się nie, z tym nie, no to jest 3 lata, 3 awanse bezpośrednie, to jest naprawdę, to jest kosmos. To jest tak, jak Siemon powiedział, to jest niemożliwe. No. Cześć Rysiu. Rysiu, widziałem, chwaliłeś się tutaj dzisiaj na mediach społecznościowych zaproszeniem. No, to dla mnie niekłamany zaszczyt. Wiesz, ja się ani nie czuję legendą tego klubu, ale zaszczyt, że mogę uczestniczyć w takim spotkaniu. Nie? To jest historia tego klubu zawarta w ludziach pokroju pana Zdenka Lerka, pokroju pana Tadeusza Manowicza, pokroju pana Józefa Bona. Ciary. No normalnie ciary. To lata mojej młodości, bo w sezonie, w którym Tadek Małon bronił 13 tytułu mistrza Polski, no to sezon, w którym ja zaczynał przygoda na Cichy. Chciałem serdecznie pogratulować i powiedzieć, że trzykrotny awans co roku i z sytuacji, w jakiej ruch startował, dojście do tego momentu, kiedy awansował do ekstraklasy, jest dla mnie osiągnięciem, jakie mogłaby osiągnąć drużyna ta sprzed lat wielu. Ta drużyna, którą jeszcze prowadził Wieczorek czy Wiczan.
awansu co najmniej do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Że to jest naprawdę sukces niebywały. Przyznam się, że jak Ruch spadał sukcesywnie co roku o jedną klasę niżej, to powiedziałem sobie, że Antek, ty już jesteś w takim wieku, że nie dożyjesz tego, żeby Ruch awansował do ekstraklasy. A jednak to się stało, z czego należy się bardzo cieszyć, z czego należy serdecznie gratulować, ale jednocześnie powiedzieć, że od pierwszego dnia trzeba się zastanawiać, co zrobić, żeby nie spaść w kolejnym roku. Ja już nie mówię o sukcesach, o mistrzostwie, bo bądźmy osadzeni w realiach. Łatwiej jest spaść, jak trzykrotnie awansować. No. Ty wiesz co, czemu tak długo tych kulis nie ma? No, bo są przedługie, ale dzisiaj 19.20. Tyle już pytań, ja już telefonów nie mogę odbierać. A też tyle raz pytałem. Ja do Asceta, ja numery twoje będę dawał. Już prezes do mnie spychał, no. Też. Ale nie, dzisiaj. Trochę musiało to, że tak powiem, dojrzeć jak wino i myślę, że... Dojrzeć jak wino. Wielokrotnie płakałem. Słyszałem, że półtorej godziny. Tak. A skąd trener wie? No wiem już, to wchodzi w sieci, nie? Tak. Także życzę miłego seansu, jak już tu trener zakończył świętowanie, to... No. Czyli ty też masz okazję... Co? No mam, ja dzisiaj zostałem opiat prywatnym kierowcą pana Benigera, także ten... Ja, no bo wróta świąt. Także po drodze zawinąłem pana Janka, to na prośbę organizatorów, no i przyjechałem, a przy okazji wziąłem też dwie koszulki. No, skorzystam z okazji. Nie dopiszę do naszych autografów z francuski, także ten... Także tak będzie dobrze, nie? Dla ciebie ja czuję satysfakcję i czuję ogromną dumę z tego względu, że temu klubowi inne miejsce niż Ekstraklasa nie przysługuje. To mówię z góry. Byłem pewien, nie chciałem mówić, żeby nie zapeszyć, ale nawet jak w szpitalu byłem, to uważałem, że nie operowali mnie dlatego, że Ruch grał, a moje ciśnienie wzrosło ogromnie i dopiero pójdę na operację jeszcze raz. Ale cieszę się, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie powinniśmy być. I co dalej? No i teraz najważniejsze, bo wrócą ci, co zawsze chcieli, żeby ten Ruch był jak najniżej. I musimy ich wyeliminować i niech ten Ruch gra tak jak grał i nawet nie gra na innym stadionie na początek, a ja myślę, że będzie dobrze, bo wiara kibiców rzecz wspaniała. Jak grzyby po deszczu, ja jest deszcz i się grzyby, często się przytulamy tak, i ja, bo to... Jedno moje takie pragnienie, jako że moja meta jest coraz bliżej, jedno moje pragnienie zostało spełnione. Zostało mi jeszcze drugie. Stadion. I nie wypada mi inaczej zejść z tego świata, jak się nie doczekać stadionu, bo jedno mi się udało, to może mi się drugie uda. Grający w filmie o Gerardzie Cieślaku grało wszystko, wciela się tam w jednego z piłkarzy prowadzonych. Rysiu, skąd ty to wszystko wiesz? Powiedz mi. No, wiem, bo w rolę trenera drużyny z lat 50. No, wcieliłeś się i kupek, bo... Tak. Rysiu, opowiada, że grał pan w filmie o Gerardzie Cieśliku. Czy to prawda? Proszę. Że grał pan w filmie o Gerardzie Cieśliku. Czy to prawda? No, musiałem. Nie było wyjścia. To gratuluję w takim razie, Rysiu. Podobnie jak były maszerzysta Ruchu, później kierownik zespołu Leszek Osada, którego serdecznie pozdrawiamy, i trener Jan Rudnow, który wcielił się w rolę trenera drużyny Ruchu w lat 50. Widzę na ty. No
właśnie, prezes, jak już rozmawiamy, ten materiał jest nagrywany 9 czerwca, na ten moment mamy już prawie ponad 3000 karnetów sprzedanych, więc zachęcamy, kupujcie te karnety, bo... Ja w poniedziałek będę kupował i zawsze hasło będzie albo wszyscy, albo każdy, albo wszyscy, albo każdy, także tutaj wszyscy kupują karnety, a jak nie, to bilety, wiadomo, nikt nie ma za darmo, oprócz legend, które zdobyły mistrzostwo Polski lub Puchar Polski i tego się trzymamy. Ja kupuję, moje dzieci kupują, wszyscy kupują, także zachęcam i kto pierwszy, ten lepszy, bo potem w różnych miejscach można siedzieć, a każdy nie chce siedzieć gdzie ma ulubione miejsce. Także zachęcamy do kupna karnetu, żeby mieć spokój na cały sezon, się nie denerwować później i stresować, i nie dzwonić po prezesach lub innych pracownikach, że trzeba coś jeszcze dokupić, bo w ostatnim momencie, bo potem serio nie ma czasu, lepiej zapewnić to też nie jest jakiś duży koszt, jak się policzy to przez ilość meczów, a mecze na pewno się konkretne szykują i trzeba tak to zrobić, żeby wygospodarować co roku zawsze ten karnet, przeoszczędzić i myślę, że to będzie najlepiej wydane pieniądze, także tutaj tego się trzymamy, atmosfera jest super, działamy teraz, będziemy działać z transferami, będziemy wszystko robić, żeby wzmocnić zespół w miarę naszych możliwości, które nie są jakieś nie wiadomo jakie, ale na tyle, na ile nas będzie stać, żeby nie przesadzać też z budżetem, żeby nie przekroczyć go i będziemy dalej się dobrze prezentowali też na tym wyższym szczeblu i będziemy mieć radość z tych wszystkich innych meczów. I też na pewno takiej ilości, ktoś tam na Twitterze zrobił właśnie ilość meczów, które graliśmy od momentu, jak ja zostałem prezesem, chyba było 116 meczów, tylko 15 przegranych, także aż takich statystyk chyba może nie być, także nie możemy się do tego aż tak przyzwyczaić, ale mówię, każdy mecz trzeba próbować wygrać i tego się trzymamy, także tutaj te DNA zwycięzcy trzeba mieć i takich zawodników też dobieramy, charakternych, którzy są głodni tego sukcesu i taki będziemy też dobierać w tym okienku i tyle. Także tutaj dzisiaj fajnie, że się możemy spotkać z legendami, bo też takie spotkanie troszeczkę spontaniczne, ale fajnie, że takie coś się odbywa w takim fajnym aurze tych trzech kolejnych awansów i wiele znakomitości zdołało się dojechać, także myślę, że to też będzie kultywowane, tak że pokazujemy też, że dbamy też o nasze legendy i to też jest fajna sprawa. Tak się złożyło, że ta impreza miała być pod tytułem 90-lecie pierwszego tytułu Mistrza Polski 1933. Oficjalnie tak zostało, natomiast mamy niebywały prezent. Chciałbym jeszcze raz, po raz kolejny, ale bardzo serdecznie pogratulować awansu, bo to jest coś niebywałego. Naprawdę bardzo duży sukces i tutaj na wasze ręce, dla zawodników, całego sztabu szkoleniowego, najserdeczniejsze gratulacje, ale myślę, że osobiście dla was, bo to jest wyczyn, Siemion, dla ciebie, to jest coś niebywałego, trenerze, tak samo jesteście w historii, no. I myślę, że w związku z tym naprawdę należą wam się gorące brawa. Ja przede wszystkim chcę wam powiedzieć, że dla mnie to jest zaszczytem, że tutaj mogę w ogóle być, że mogę poznać osoby wspierające klub z daleka, z zagranicy. Mogę spotykać się z ludźmi, których pamiętacie doskonale, za Bajtla, gdzieś tam czytałem w poniedziałek Trybunę Robotniczą i tam były te wasze nazwiska, czy to trenerów, czy zawodników. Także naprawdę jeszcze raz podkreślam, dla mnie to ogromny zaszczyt, że tutaj mogę być i jestem z tego tytułu bardzo, bardzo szczęśliwy, że w tą społeczność ruchu mnie wpuściliście i że w niej teraz jestem. Siedzimy, proszę państwa, w salce, która pamięta kadencję takich piłkarzy jak Ewald Cebula, który był i piłkarzem, i trenerem, jak Suszyk, jak Cieślik, jak Bomba, być może jeszcze wcześniej Wilimowski i Wodarz. Ja już tych lat nie pamiętam, bo mnie na świecie wtedy nie było, ale te nazwiska, które wymieniłem, to były idole mojego dzieciństwa i młodości. I powiem, że ta sala przeżyła 14-krotny, a nie tyle awans, ile 14 razy zdobycie tytułu Mistrza Polski. Że jest to swego rodzaju
gdyby te ściany mogły mówić, to jest to wielka, wielka legenda, z której możemy być dumni. To, że nas tutaj zaproszono, że jesteśmy w tym gronie, dodaje, że tak powiem, splendoru podkreśla olbrzymi sukces, jaki drużyna odniosła, ale jednocześnie to, co i trener zasygnalizował i pan prezes, że trzeba po prostu od pierwszego dnia myśleć, aby jak najbardziej udanie wystartować w Ekstraklasie, aby nie przeżywać tego negatywnego, co żeśmy przeżywali, a jednak zmierzać do tego, że 14-krotnie byliśmy mistrzami Polski. Ja należę nie do tego pokolenia, które zdobyło mistrzostwo tylko raz, ale cieszę się z tego, że było paru takich, którzy zdobywali to częściej, więcej, może jeszcze w lepszym stylu. Moja kadencja to był Teo Wieczorek, a potem przyszła epoka Wiczana, a potem przyszedł Jurek Wyrobek, który robił Mistrzostwo Polski, i tak by można te przykłady mnożyć. Zawsze się zastanawiałem nad fenomenem ruchu, co w tych wielkich hajdukach tkwi, co ma taki olbrzymi wpływ, że inne kluby mające bogatszą kasę, mające też tradycje, mające też olbrzymie i doskonałe warunki do odnoszenia sukcesów, że my byliśmy lepsi. I jak zacząłem sięgać do historii i czytać te książki, które na temat ruchu się ukazują, to doszedłem do wniosku, że ruch zawsze potrafił przyciągnąć zawodników, którzy utożsamiali się z klubem, którzy gotowi byli za ten klub umierać, którzy gotowi byli zrobić wszystko, aby sukcesy odnosić. A jeśli czegoś zabrakło w jakimś momencie, to od razu wtedy leciliśmy w dół. Natomiast chwilą, kiedy ta więź była silna, to nie tylko żeśmy się utrzymywali w lidze, ale również zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski. Ja chciałbym też podkreślić, ponieważ moja mama pracowała w Hucie Batory, olbrzymie znaczenie tego zakładu pracy w pewnym przedziale czasu. Że mówiono ludziom, którzy przychodzili z zewnątrz, słuchaj, dostaniesz robota u nas. Że przypomnę, jak odnosiła reprezentacja pamiętny sukces nad Związkiem Radzieckim, to Gerard Cieślik na 48 godzin przed tym meczem jeszcze stał przy tokarce. A Ewald Cebula, który był współpracownikiem trenera Forysia, podpowiedział mu, słuchaj, jak chcesz z Ruskimi wygrać, jak chcesz pokonać Jaszyna, to weź Gerarda Cieślika. Przypominam to nie bez kozery, przy waszym święcie nie obrażajcie się, ale po prostu gratulując wam serdecznie z głębi serca, ciesząc się niesamowicie, jednocześnie z chwilą, jak człowiek na te ściany popatrzy, to nie może o czymś takim zapomnieć. I to przypominam, że mówię o Gerardzie, o innym pokoleniu, nie o własnym, żeby nie podkreślać sukcesów, jakie my tu w tym gronie siedząc, też żeśmy z tym Teosiem Wieczorkiem, Choziowianinem odnieśli. Panie prezesie, panie trenerze, gratulacje serdecznie.